panowie na torze, w kolarstwie torowym, no wszyscy się liczyli na to, że on tutaj będzie gwiazdą zawodnika. Niestety chyba jednak wychodzi to, że łączenie tych dwóch dyscyplin jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne, ale też ja z nim rozmawiałem pod koniec roku w grudniu, byłem na występowaniu w Hiszpanii i pytałem o te mistrzostwa świata na torze i on bardzo luźno do tego podchodzi, to znaczy bez żadnej presji, nie powiedział, zobaczymy co będzie. Mam wrażenie, że on się bardziej teraz skoncentruje jednak na szosie i chyba w tym kierunku będzie szedł i rozwijał się bardziej na szosie niż jednak na torze. To ciekawe, co nie wiem, dlatego że ja z kolei rozmawiałem w Pruszkowie, nie wiem czy rozmawiałeś z nim teraz w Pruszkowie, w Pruszkowie nie rozmawiałeś i wtedy mówił, że tak naprawdę no, coś się złego stało i on musi naprawdę się poważnie zastanowić nad tą karierą, jeżeli chodzi o to. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przecież w perspektywie już niedługo są Igrzyska Olimpijskie i on przecież wybierając na tytuł Mistrza Świata w ubiegłym roku, on sobie stawiał taki cel, że Tokio to będzie ten moment, kiedy on na tym torze osiągnie najwięcej, a później już może rzeczywiście być szosa. No zobaczymy, ale też w ostatnim czasie w tych klasykach olimpijskich wysoko był w czołówce, dwa miesiące, dwa razy był, więc gdzieś tam widzę, że on na tej szosie coraz lepiej się czuje, coraz lepiej sobie radzi. Zobaczymy. Nie wiem, czy to połączenie szosa to jest dobre. To się okaże pewnie w przyszłości. No dobra, to teraz o tych naszych dwóch czołowych kolarzach, te nazwiska, które już od kilku lat w tym naszym kolarskim świadku są tymi wiodącymi, czyli Michał Kwiatkowski i Rafał Rajka. Michał Kwiatkowski znowu ma bardzo dobry początek sezonu, czyli wiosnę. Tak, on w ogóle dużo później rozpoczął sezon niż zwykle, ma troszeczkę inny program startowy. No ale patrząc na to, co on wyprawia, póki co jechał w strzał wyścigu, no to jest niesamowite. Dwa trzecie miejsca. Marysznica, trzecie miejsce, to naprawdę jest bardzo dobry wynik. Chociaż wszyscy się nastawiali na to, że będzie walczył jednak o zwycięstwo. Natomiast ten ostatni etap pokazał, no właśnie co pokazał, bo niektórzy mówili, no tak, nie wytrzymał. Albo zła strategia drużyńska, która go zaśmiała, no ale przecież zwycięstwo i tak zawodnik z tej grupy. Nie, no myślę, że to była właśnie ułożona taktyka grupy Sky. Tutaj nie było mowy o tym, że musi wygrać Kwiatek. Tam po prostu musiał wygrać zawodnik Sky. Akurat tak się ułożyło, że Bernal był tego dnia lepszy, no i Kwiatek był trzeci, co jest i tak super wynikiem, bo grupa Sky miała pierwsze i trzecie miejsce. Myślę, że w ogóle to, co Michał wyprawia na pierwszych etapach, na rantach tak zwanych, czyli na tych podbocznych wiatrach, to jest niesamowite. Widać, że w bardzo dobrej formie. Zresztą udowodnił to tydzień temu w Milan Sanremo, gdzie zajął doskonałe trzecie miejsce. No zobaczymy po kapitalnej walce o to trzecie miejsce z Peterem Saganem. Proszę bardzo, Radio Maria. Warto zaznaczyć, że grupa De Koenig ma niesamowity sezon. Oni mają po 20 zwycięstw, póki co. To, co robi Alaphilippe czy Strade Bianche, to największy wyścig, on wygrywa. No i z gwiazdą tego sezonu. Nawet wygrał etap sprinterski, gdzie on nie jest jakimś typowym sprinterem, więc w ogóle to, co drużyna De Koenig wyprawia w tym sezonie, no to jest niesamowite. Dzisiaj im gdzieś tam zabrakło, powiedzmy, mieli jakiś ułożony plan, ale zabrakło. Wygrał Krzysztof, ale myślę, że jeszcze wiele zwycięstw w tym sezonie odniosą, są bardzo mocne. Brawo Majka, zaczyna się rozkręcać po takim bardzo spokojnym początku. Dzisiaj na 7 miejscu zakończył wyścig dookoła Katalonii. Tak, to myślę, że to jest solidny wynik. To też pokazuje, że on po Tirreno Adriatico trochę pechowy dla siebie, bo uczestniczył w kraksie podczas drużynowej jazdy na czas. Wraca do tej formy i tą formę buduje do swojego właściwie najważniejszego występu w sezonie w tej pierwszej części, czyli Giro d'Italia. No i ten wynik, dzisiejsze siódme miejsce jest bardzo dobry, jest takim dobrym prognostykiem przed kolejnymi wyścigami. Przed nami już za chwilę ardenskie klasyki. No, mamy nadzieję, że oczywiście Michał Kwiatkowski nam się pokaże, bo on sobie stawiał też za cel dobry występ tutaj. No przecież wygrał Amstel Gold Race kilka lat temu. Tak, no on powtarza, że to jest jego cel sezonu. Lierz Baston Lierz i właściwie on to mówi co roku, ale nigdy nie udaje mu się gdzieś tam wejść wysoko w tym wyścigu. Ale on
cały ten proces, myślę, że też troszeczkę później przez sezon i jakby całe przygotowania są na właśnie ten wyścig, czyli Wierzbaston-Jerz, Szalowa-Lońska, właśnie Amstel Gold Race, to te klasyki, które już niedługo będą, czyli ateńskie klasyki, a później oczywiście to już maj, Giro d'Italia. Na dziś w magazynie sportowym to wszystko. Moim i Państwa gościem był Marek Bala z portalu Nasze Osie. Bardzo Ci, Marku, dziękuję za wizytę u nas. Dziękuję. Zakładam, że to jeszcze nie ostatnia w tym kolarskim sezonie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór. Ja wynika, że wstępnych danych obecny prezydent Petro Poroszenko zgłosiłaś moje blisko 18 punktów. Nie, bo ja Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci.
A ja witam w studiu doktora Pawła Kowala z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo proszę, radio mojego wiceministra spraw zagranicznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja pan odbiera te wyniki w zasadzie bez żadnej sensacji, choć Julia Tymoszenko jako ta trzecia przegrana. No, czy jest dla pana pewną niespodzianką? No, w tym sensie jest dla mnie niespodzianką wynik Julii Tymoszenko, bo wydawało się, że jej pozycja jest znacznie mocniejsza, ale to wtedy, kiedy Zełenski był jeszcze trzeci w tym wyścigu. Teraz jest pytanie, czy Julia Tymoszenko się podbiera przed wyborami parlamentarnymi, bo jednak wybory parlamentarne, wybory parlamentarne za pasem po jesienią. Jej partia przez lata, ostatnie 2-3 lata, była pierwsza i miała i wyraźnie dystansowała po tych, którzy byli za nią, dlatego że ten wynik Julii Tymoszenko stale był około 20%, ale 20% na warunkach ukraińskich w sondażu to jest bardzo dużo. Tutaj nie możemy przykładać polskich realiów. Tam 20% to jest dużo, dlatego że ludzie interesują się polityką, jak powiedział redaktor Pogorzelski, ale nie ufają politykom. Dlatego niechętnie udzielają im poparcia, odpowiadając na pytania ankieterów. Ale tutaj 14%. Tutaj jest 14%, jest spadek. Pytanie właśnie, bo do tego zmierzam, co się stanie z jej poparciem parlamentarnym, z poparciem dla jej partii w tej sytuacji. Bo to będzie jedno z decydujących pytań przed wyborami. Przepraszam, przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się. Kogo Julia Tymoszenko poprze? No, ona nie bardzo może poprzeć Zełenskiego, dlatego że ten aspekt, o którym mówił Piotr Pogorzelski, jest bardzo istotny. Znaczy, jemu na tym nie zależy, po prostu on musi się przedstawiać do końca już teraz jako ten nowy polityk nowej generacji. To jest bardzo ciekawa kreacja medialna. Ja zresztą, mówiąc między nami tak troszeczkę polemicznie z panem, bo ja bym go już nie nazywał kogoś, bo kiedy on stał się jednym z najważniejszych polityków ukraińskich, my po prostu wiemy, że on przez lata był komikiem, był aktorem, no to jest jego zawód, prawda? Każdy ma jakiś zawód. On dzisiaj jest już po prostu politykiem, który jakąś rolę odegra. Oczywiście on jest politykiem, który jest na tym etapie jeszcze w pełni sponsorowany prawdopodobnie przez jednego z najbogatszych Ukraińców, przez Kołomońskiego, ale ja bym go dzisiaj już traktował jako nowy, poważny element, wokół którego urodzi się jakaś siła polityczna z całą pewnością. Być może tą siłą polityczną będzie współkierował Michał Saakaszwili, ponieważ gdzieś tam on się pojawiał, wysyłał takie sygnały w ostatnich tygodniach, pokazując swój bilet do Kijowa, różne takie, przepraszam za wrażenie, miki medialne robił, więc tutaj może się formować coś nowego. Natomiast najbliższe 3 tygodnie będzie ostra polityczna konkurencja między Poroszenką i Zełenskim, bo w moim przekonaniu sprawa jest otwarta, dlatego że jednak będzie taki moment, kiedy ludzie, to jest troszeczkę taki efekt jak po Tymińskim, prawda? Wydawało się, że Tymiński idzie jak burza. My to już prawie zapomnieliśmy, bo to jest stara historia, ale podobne historie były przecież po Tymińskim, była partia przyjaciół piwa, komicy i aktorzy startowali w różnych wyborach, to są bardzo znane nazwiska w Polsce, Ros, Pietrzak, to wszystko było, prawda? Czyli trochę w tych kategoriach trzeba odczytywać Zełenskiego, chociaż faktycznie on się tym różni. I w tym przypomina tylko Tymińskiego, jeżeli to troszeczkę tłumaczyć naszym słuchaczom, że on się w gruncie rzeczy wcześniej miał poznać jako ktoś, kto się interesuje polityką. Nawet były takie plotki, że w ostatniej chwili, że to w ogóle jest wszystko projekt medialny, który służy promocji filmu, tego, w którym on występował ostatnio, mówiono, że on w ostatniej chwili po prostu powie to burza. On się objawił jako kandydat pod koniec zeszłego roku. Tu jest na początku nowego. Wszyscy go na Ukrainie znają, ale nikt nie kojarzy go z polityką. On się odpowiedział, to jest naprawdę, jak grałem w tym filmie i ja naprawdę występuję, i ludzie przecierali oczy ze zamkniętych. Jak się zastanawiam, dlaczego polityczny outsider nagle okazuje się być wygrany tego typu wyborach. To jest fenomen życia politycznego na Ukrainie, to znaczy roli najbogatszych Ukraińców w kreowaniu polityki, co możemy obserwować. I to są takie momenty, kiedy człowiek Bogu dziękuje, że u nas nie utworzyła się taka grupa najbogatszych, którzy byli w stanie jakby do tego stopnia operować politycznie, bo proszę zwrócić uwagę, co się stało. Petro Poroszenko, który teraz otwarł oczu, ja występuję tu jako polityk, a z drugiej strony jako przeciwnik, kreuje aż dwoje konkurentów dla Poroszenki na tym topie, w tej pierwszej trójce, wykreowanej przez Kołomońskiego, więc szalenie ciekawa historia się nam wytwarza, ponieważ Kołomoński wspierał
nie było tutajemnicą i Czuńskiego, i Julii Tymoszenko, czyli obstawiam, że to są dwa główne warianty, w których będzie dalej walczył z Poroszenką. Ale ludzie teraz przyjdą po właśnie tak jak u nas, w takich różnych sytuacjach się zdarzało, przyjdą po prostu do głowy, będą się zastanawiać, czy to jest na pewno, będzie taki sposób myślenia moim zdaniem, że już no, pokazaliśmy tej władzy, no, ale teraz już trzeba troszkę na poważnie. Czyli ja bym nie był taki przekonany, że symulacje z na przykład sprzed tygodnia, dwa tygodnie tutaj się potwierdzą. Wydawały zwycięstwo. Ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ reakcja przyjmowej może być jednak inna. Może tutaj zespołująca Poroszenko ma szansę. No właśnie, czy będą Poroszenko jest na straconej pozycji, czy on jako urzędujący prezydent może jeszcze wykonać różne gesty, które dadzą mu tutaj trzeba by szczególnie do socjologicznych nad tymi wynikami, żeby na to pytanie odpowiedzieć, bo na przykład jeżeli jest tak, że głosy tutaj może przepływały do Zełyńskiego, to być może on już tę swoją pulę ma, być może nie ma za bardzo skąd zbierać. Pytanie, co się zmieściło z głosami, które padły na Bojkę, pytanie, czyli tego kandydata dawnej partii regionu, to powiedzmy prorosyjskiego, to jest po prostu kandydat dawnej partii regionu, tam był jeszcze drugi taki kandydat też dawnej partii regionu, nie wił, członek młodej generacji, już troszeczkę inny. Tak. On dostał też 4-5%, no bo są młodość na takie pozycje. Tak, tak, jest jeszcze Krycenko, tak, Piszemskiego, istotnych kandydatów, którzy mają coś do powiedzenia na Ukrainie, którzy będą słuchać. Oczywiście nie wierzymy w coś takiego, że przepływają głosy, które lider powie, czyli że można tak sobie tymi głosami przekładać z kieszeni do kieszeni, jeżeli politycy powiedzą, o proszę bardzo, ja teraz kogoś innego popieram, więc ja też nie wierzę w coś takiego. Natomiast to wszystko, ten efekt jakby zbierania się tego obozu Poroszenki będzie widoczny dopiero w najbliższych 3 tygodniach. Dużo by zależało od jego zręczności, on jest bardzo zręczny politykiem, więc no to on ma przewagę nad Zełyńskim. Na przykład jeśli dojdzie do debaty, to on ma ewidentną przewagę. Jeśli chodzi o zbieranie głosów, to on ma przewagę, bo on ma doświadczenie polityczne. Zełyński właściwie nic nie jest w stanie robić wprost, bo on jest obstawiony sztabem, on unikał wywiadów. No zobaczymy, no jest, to jest oczywiście bardzo interesujący fenomen dla obserwatorów. No właśnie, chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego fenomenu, do Władimira Zełyńskiego, fenomenu na ukraińskiej scenie politycznej. On został wykreowany, tak mi się wydaje właśnie, przez Ihora Kołomojskiego, przez jednego z oligarchów, ale z drugiej strony w jaki sposób to, że on grał prezydenta w tym serialu Sługa Narodu, w jaki sposób też mogłyby się przyczynić do tego, do jego zwiększenia popularności. No na pewno, zresztą pokazywano. Telewizja mu pomogła. Telewizja mu szalenie pomagała. To bywało tak, że pokazywano Zełyńskiego w telewizji Kołomojskiego po kilka godzin dziennie, dlatego że pokazywano jednocześnie stare programy, kiedy on występował jako no, taki mistrz kabaretu ukraiński, mistrz kabaretu, jego wszyscy znają z tego. Później pokazywano stare odcinki tego Sługi Narodu, prezydent Sługa Narodu, tego filmu. Później nowe odcinki, później jeszcze jakaś tam rozmowa z nim. Czyli niektórzy eksperci wrzucali ramówki telewizyjne i pokazywali, że po kilka godzin dziennie było pokazywane. Czyli tutaj, ale też znowu jest pytanie. Być może to jest wszystko, co można wycisnąć. Bo też nie dajmy się zwieść, że to nie ma żadnego limitu, prawda? Czyli być może jest tak, że jeśli chodzi o popularność Zełyńskiego, zostało wyciśnięte już prawie wszystko. I może się okazać, że teraz będzie przestało Poroszence. Więc może się oczywiście okazać odwrotnie. Ale ja po prostu tylko tak analitycznie patrząc, ponieważ ta sytuacja jest całkowicie nowa w sensie wykreowania kandydata, który wcześniej polityką się nie interesował, no to też jej rozwój nie jest taki oczywisty. Tak na zakończenie jeszcze może o wpływie Rosji na te wybory prezydenckie. Czy te wpływy będą bardziej widoczne w czasie drugiej tury? No na pewno te wszystkie kwestie dotyczące gazu, obietnice i tak dalej, one się pojawią. Zresztą Rosja, że są w ostatniej chwili dosłownie próbował na to wpłynąć. Popierając tego kandydata Bojkę, czyli on został zaproszony do Moskwy. Tam była rozmowa z Gazpromem, były jakieś takie sygnały, jeżeli na niego zagłosujecie, podpiszemy nową umowę. Czyli jeżeli chodzi o te kwestie, które są najbardziej drażliwe dla opinii publicznej na Ukrainie, a zatem ceny energii, ceny gazu, ceny ropy, ceny mieszkań w ogóle, ceny życia powiedzmy w mieście, na wsi, to wszystko jest strasznie ważne dla wyborców. Na to Rosja może jakoś wpływać, ale też jest zmiana w ostatnich 5 latach. Rosji nie jest już się tak łatwo wpłynąć. Zyska 10% wyborców, ale już nikt inny na nich wtedy nie zagłosuje. Na takiego kandydata, który podparcie Rosji. Się na to ciekawa rzeczywiście druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie 21 kwietnia. Dr Piotr Kowal, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Paweł Kowal, przepraszam mocno za zmianę. Imienia Bogu Husseinów, do usłyszenia.
Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Rodziny podsumowali 3 lata rządowego programu Rodzina 500+. Będzie druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Wezmą w niej udział Wołodymyr Zełenski i Petro Poroszenko. Pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego ma nowy sztandar. Uroczystość przekazania odbyła się w Warszawie. Paweł Zieliński, zapraszam. Rząd podsumował 3 lata programu 500+. To wsparcie dla rodzin przysługujące na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku niskich zarobków także na pierwsze dziecko. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że życie polskich rodzin bardzo się zmieniło od momentu wprowadzenia programu Rodzina 500+. Dodał, że w kolejnych latach program będzie poszerzany i przypomniał, że już od lipca świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że 500+ jest programem dla przyszłości Polski. Przyszłością Polski są nasze dzieci, jest nasza młodzież, jest rozwój kraju, gospodarczy, demograficzny, społeczny, we wszystkich możliwych aspektach. Minister rodziny Elżbieta Rafalska mówiła, że dzięki świadczeniu polskie rodziny mają większe poczucie bezpieczeństwa. To pieniądze, które pozwalają na lepszy poziom życia polskich rodzin. Z programu Rodzina 500+ korzysta 3 600 000 dzieci, a na jego realizację państwo przeznaczyło do tej pory 67 miliardów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Do drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie przechodzą komik Wołodymyr Zełenski i obecny prezydent Petro Poroszenko. Wskazują na to wstępne dane Exit Poll. Jeśli wyniki się potwierdzą, do drugiej tury nie wejdzie była premier Julia Tymoszenko. Badania Exit Poll zorganizowała Fundacja Inicjatywy Demokratycznej imienia Julka Kuczeliwa, a wykonał Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii oraz Centrum Mazunkowa. Zgodnie z badaniami najwięcej punktów procentowych zdobył komik Wołodymyr Zełenski z poparciem 30,4%. Drugie miejsce zajmuje Petro Poroszenko, który uzyskał 17,8 punktów procentowych. Według Exit Poll była premier Julia Tymoszenko z wynikiem 14,2%. Nie wejdzie do drugiej tury wyborów. Na podobne liczby wskazuje też inny Exit Poll przeprowadzony przez grupę Socis dla niektórych stacji telewizyjnych. Tutaj Wołodymyr Zełenski uzyskuje 29%, Petro Poroszenko 19%, a Julia Tymoszenko niemal 13% i również nie wchodzi do drugiej tury. Dane z Exit Poll dotyczą godziny 18, czyli 2 godziny przed zamknięciem lokali, ale zdaniem socjologów są miarodajne. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego ma nowy sztandar. Uroczystość jego nadania odbyła się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wzięli w niej udział m.in. prezydent i minister obrony narodowej. Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda dziękował formacji za ich służbę. Z całego serca dziękuję wam, że mogę z dumą stać i patrzeć, jak pełnicie służbę w czasie wizyt naszych gości zagranicznych. Jak pięknie defilujecie, jak piękną prezentujecie musztrę, jak pięknie wyglądacie, jak jesteście wspaniale umundurowani, jak w niezwykle godny sposób i piękny pokazujecie potencjał polskiego wojska, jego wielką tradycję. Szczególne pojęcie. Pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego rozpoczął funkcjonowanie rok temu, przejmując tradycję batalionu reprezentacyjnego. Prawo i Sprawiedliwość będzie broniło wolności w Polsce. Tak, nawiązując do unijnej dyrektywy o prawie autorskim, mówiła Beata Szydło. Wicepremier spotkała się z mieszkańcami Opadowa w Świętokrzyskiem w ramach swojej kampanii do Europarlamentu. Podkreślała, że wolność słowa to jedna z podstaw demokracji. Żeby być wolnym człowiekiem, trzeba być człowiekiem, który ma bezpieczne zabezpieczone życie dla swojej rodziny. Nie musi się martwić o pracę, musi mieć poczucie tego, że godnie żyje, ale też i to poczucie właśnie takie, które niesie ze sobą wolność słowa, jest niezwykle istotne. I to jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości, tego będziemy bronić. Podczas wczorajszej konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku prezes partii Jarosław Kaczyński podkreślał, że PiS wprowadzi w życie unijną dyrektywę o prawie autorskim w taki sposób, że wolność będzie zachowana. Nie będziemy mówili o piątce PiS, ale o piątce plus. Ten plus to wolność, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Byli premierzy Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka oraz wiceszef Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki to kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu. Przedstawił ich lider SLD Włodzimierz Czarzasty. W okręgu wyborczym numer 4, to znaczy Warszawa oraz tak zwany Wianuszek, pan Włodzimierz Cimoszewicz. W okręg wyborczy numer 6, miejsce pierwsze, pan Marek Belka.
Pan Leszek Miller, okręg wyborczy Wielkopolski, miejsce numer 2 i okręg wyborczy numer 13, województwo lubuskie i zachodniopomorskie. Na jedynce witamy wiceszefa Parlamentu Europejskiego, profesora Bogusława Liberackiego. Koalicję europejską tworzą obok SLD, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Od dziś obowiązuje letni rozkład lotów na lotnisku w Katowicach. Jak mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego tego portu, siatka dostępnych połączeń jest bogata. Nowości pojawiły się w ruchu regularnym. Mamy tutaj 4 nowe trasy, 3 połączenia do Hiszpanii. W kwietniu startuje Fuerteventura, w czerwcu następnie startuje Santander oraz Castellón, a we wrześniu całoroczne połączenie do Alesund w Norwegii. Katowickie lotnisko szacuje, że w tym roku uda się po raz pierwszy odprawić 5 milionów pasażerów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W stacjach dnia czas teraz na prognozę pogody. Prawie w całym kraju noc będzie pogodna. Chmury i deszcz mogą pojawić się na wschodzie i południu. Temperatura wyniesie od minus 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i Rzeszowszczyźnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Studio reportażu i dokumentu przedstawia Małgorzata Kownacka. Dziś proponuję Państwu wieczór szczególny. Wieczór pamięci o zmarłym 2 kwietnia 2005 roku papieżu Polaku. Ewelina Karpacz-Obołace po mistrzowsku przygotowała kolaż złożony z wystąpień Ojca Świętego od pierwszej do ostatniej polskiej pielgrzymki. Ten kolaż ma charakter przesłania, jakie pozostawił nam papież. Posłuchajmy reportażu Musicie być mocni. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo. Padre mio! Umiłowani bracia i siostry, drodzy rodacy, ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg niezbadanym wyrokiem swej opatrzności na stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym. Muszę wraz z wami wszystkimi stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978, po tylu stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji, został na rzymską stolicę wezwany syn polskiego narodu, polskiej ziemi, nie wolno nam wnosić, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa, że właśnie stąd, ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba głosić Chrystusa. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
zmiany papieża w Polsce są z pewnością wydarzeniem bez precedensu nie tylko w tym stuleciu, ale także w całym tysiącleciu. To wydarzenie bez precedensu było z pewnością aktem pewnej odwagi z obydwu stron. Jednakże naszym czasom potrzebny był taki właśnie akt odwagi. Trzeba czasem odważyć się pójść także w tym kierunku, którym dotąd jeszcze nikt nie poszedł. Czasy nasze domagają się od nas, aby nie zamykać się w żadnych sztywnych granicach, gdy chodzi o dobro człowieka. Więc z tego właśnie powodu dziękuję za te odwiedziny. Całuję tę ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje serce. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Padę dożdem, pije z inżyni, tam idzie tu, nowe tu. Adveni, adveniu, mia voluntas tua, simul in cielo. Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Święty Paweł mówi o Adamie i o Chrystusie. Mocą Boga, która za sprawą Jezusa Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą, do zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją podaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa. Otrzymałem w ostatnich miesiącach wiele listów od różnych osób, między innymi od internowanych. Listy te były dla mnie nieraz budującym świadectwem takich właśnie wewnętrznych zwycięstw, o których można powiedzieć Deus vicit, Bóg zwyciężył w człowieku. Chrześcijanin bowiem powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu, a nawet cierpienia. Tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne od krzyża. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza. Tak powiedział kardynał Stefan Wyszyński. Kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za braci.
zachowania. Wasze zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być do więcej mieć. Ale nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą. Swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi także perspektywę życia wiecznego. Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, każde pokolenie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 200 lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. I trzeba powiedzieć, jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplan. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Nad Bałtyku. Proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć,
abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało, abyście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na darem. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca Twego i Twoją matkę. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie pożądaj żony bliźniego Twego. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Oto dekalog. 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdzie. Amen. Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności, jeden drugiego brzemiona nosić. Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim,
Chrystusowym krzyżu i nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością krzyża. Drodzy rodacy, na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież wasz rodak nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli. Chrystus. Dlatego mur,
który wznosi się dzisiaj w serce. Mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Tej miłości, która służy, zapomina o sobie, gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Wiele się na polskiej ziemi zmieniło i zmieni. Mijają stulecia, a Polska wśród zmiennych kolei losów rośnie jak ten wielki dziejowy dom ze swoich zdrowych korzeni. Tak jak niegdyś przed Zacheuszem, tak i w tej chwili staje Chrystus przed każdym człowiekiem naszego stulecia. Każdemu z osobna zdaje się przedkładać swoją propozycję. Dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Drodzy bracia i siostry, ważne jest to dziś. To dziś oznacza pewne przynaglenie. Są sprawy w życiu tak doniosłe i tak pilne, że nie cierpią zwłoki i nie wolno ich odkładać na jutro. One muszą być podjęte już dziś. Woła psalmista, obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biedny. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Chrystus mówi do nas: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się uwieść ułudą szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę. Cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia. Własnego i cudzego. Pragnę wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży na innym kontynencie. Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Padę nożne i jezicze. Adveni,
umiłowani bracia i siostry, przynoszę przesłanie nadziei płynące z dobrej nowiny, że Bóg bogaty w miłosierdzie w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość. To On zmartwychwstały Chrystus mówi do każdego i każdej z was: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieku. Oto przesłanie Bożego miłosierdzia, które przynoszę dziś mojej ojczyźnie i moją rodaką. Przestań się lękać. Jeszcze pragnę przeprosić. Prezydent stoi, kardynał stoi, a ja się... Bardzo za to przepraszam, ale muszę też przyznać, że stworzono tutaj taką barierę, która mi nie pozwala wstać. Drodzy bracia i siostry, niech te 3 dni mojego pobytu w ojczyźnie obudzą w nas głęboką wiarę w moc miłosierdzia Bożego. Niech zjednoczą nas jeszcze bardziej w miłości. Niech pobudzą do odpowiedzialności za życie każdego człowieka i za jego codzienność. Niech usposobią ku dobru, ku wzajemnemu zrozumieniu, byśmy jeszcze bardziej stali się sobie bliscy w duchu miłości i miłosierdzia. Niech nasze serca wypełni łaska nadziei. Wszystkich tutaj obecnych raz jeszcze serdecznie pozdrawiam na wspólne pielgrzymowanie. Z całego serca błogosławię. Bóg zapłać. Niestety jest to spotkanie pożegnalne.